Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Z tej strony Dawid. Jak możecie zauważyć, kadr skierowany dzisiaj jest na siedzenie i będziemy dzisiaj je wymieniać. A będziemy je wymieniać mianowicie na takie. Zakupiłem nowiutkie siedzenie. Zamówiłem przez internet. Szczerze to nie powiem Wam, jaka to jest firma, bo tak bardziej się nie interesowałem tym, tylko interesowały mnie wymiary, no i jak mniej więcej wygląda i tak się prezentuje. No siedzenie jak siedzenie, tu takie jest wytłoczone specjalnie na siedzisko. Można regulować tak, że jest tak. Tutaj jest masa od 50 do 120 kg. Można regulować na sprężynach. No, wajcha od przesuwania. Taka. Jak moim zdaniem by mogła być trochę lepsza ta wajcha, bardziej tak wykrzywiona, bo tak to nie idzie złapać tego dobrze, ale no, siedzenie jak siedzenie, no. Co mogę powiedzieć? Zapłaciłem za nie 220 zł. Także nie jest źle. Na pewno będzie lepsze niż to siedzenie, bo to jest inne, przykręcone na dwóch śrubach. Z tyłu podnosi się. No jest po prostu do dupy siedzenie. Nawet nie ma amortyzacji. Amortyzacji, że jak jedzie się po dziurach, to skaczesz normalnie z całym ciągnikiem. Na fotelu podskakujesz zamiast z fotelem podskakiwać. Także no, siedzenie jest bardzo lipne. Chyba to jest od malucha siedzenie. Nie wiem, bo ja tego nie zakładałem, tylko jak już kupiłem. No i zobaczymy, czy to siedzenie w ogóle będzie pasować nowe, czy trzeba coś tu będzie przerabiać. Czy jakąś ramę, nie ramę, tylko taką ramkę specjalną pod siedzenie dospowywać, żeby na śruby pasowało. No nie wiadomo, zobaczymy, bo mi się wydaje, że w 60 inaczej powinna być. Oryginalne siedzenie powinno być inaczej zamontowane, no ale zmierzymy dopiero jak ściągnę tą pokrywę i ściągnę to siedzenie. Także co, bez zbędnego przedłużania, nie będę Was zanudzał. I nie będę Was zanudzał odkręcaniem, bo to wystarczy tylko te śrubki odkręcić. No chyba, że nie będzie chciało iść, no to zobaczymy, nie? Bożką może pójdzie, ale nie sądzę, żeby tak było. Kluczyk można wyjąć, bo będzie się wskazał. I co? Widzimy się zaraz, jak siedzenie będzie zdemontowane. Także witam Was już po odkręceniu tego siedzenia. I co? I tak sobie teraz to przykładam. To jest ta podstawa. I z tego co wiem, to w 60-kach się montuje ją tu gdzieś. Tutaj gdzieś powinna być zamontowana. I ja bym musiał to wszystko teraz przerabiać. Tutaj. To znaczy przerabiać. To bym mógł odciąć. Zaraz Wam pokażę. To bym mógł odciąć. Tak. I tu jest ta śruba. No to tą śrubę bym przedłużył, żeby gdzieś tutaj tak było. I tak samo z tej strony. No i na tej śrubie, i na tej śrubie. A ja zrobię odwrotnie. To znaczy odwrotnie trochę bliżej, bo jestem no nie za duży. I zrobię tak, na tych śrubach. O, tak jak teraz jest. Tak będzie siedzenie gdzieś. I tak jest regulacja przesuwania, to mogę sobie na przykład oddalić czy coś. I chciałbym zrobić na tej śrubie. Czy na tej. Ale raczej na tych. I na tych z tyłu, tutaj. I nie będę nic musiał przerabiać, tylko bym musiał dospawać. Ojej, teraz się tu wcisnąć. Tylko bym musiał dospawać. O, tutaj jest piękny dostęp, no to by akurat było. Tylko bym musiał zrobić tak, żeby nad tymi rurkami to wszystko było. Gdzieś z tyle. No i z przodu też bym musiał podwyższyć, żeby równo się zgadzało. Żeby równo siedzenie stało, tak? No.
Także no trzeba coś wykombinować. Nie wiem, czy to dzisiaj zrobię, bo szczerze dogrywam to później, bo nie miałem czasu w dzień. Jest aktualnie 17. Jeszcze muszę inne obowiązki zrobić, no ale zobaczymy. Także będę chciał to tak zrobić, tak jak już mówię, na tych śrubach tutaj, żeby się trzymało. Myślę, że będzie dobrze. Tutaj to odkręcę w cholerę. No nic, widzimy się, jak już będę miał to zrobione. Albo będę to robił, czy pomysł miał, bo szczerze to jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobić, żeby to tu wkręcić, żeby tak było. No dziwne, dziwna sprawa, ale zobaczymy. Widzimy się później. No, także co? Już jesteśmy po zamontowaniu siedzenia. Siedzenie tak się prezentuje. Musieliśmy dorobić takie szpileczki. Tu jest taki płaskowniczek, z tyłu tak samo. No bo ktoś tu w ogóle pokombinował z wężami, czy tam z wyjściami hydraulicznymi. I nie można było tutaj dać jak oryginalnie 60 na końcu. Tu. Tylko no bliżej. Zresztą ja też jestem niski. No i też bym nie dosięgał. Akurat jest jak dla mnie idealnie. Jeszcze trochę niżej by mogło być, ale jest spoko. Tutaj jest regulacja, przód, tył. No i amortyzacja już trochę brudne, bo koty siedziały. O, mogę zamknąć skrzynkę. O tak. No. No i co tam? No i siedzimy. Jak pracuję ładnie. Widać. Tu wszędzie dosięgam. Także jest luks. Odpaliłbym wam ją, ale nie odpalę jej. O, dalej. O. Sprężynkę też założyłem taką. Tutaj też to będzie pomalowane, żeby nie było. Odpaliłbym wam ją, ale tutaj to jest. O, kabelek się urwał. Minusowy, bo tutaj było to odkręcone i chciałem, nie wiem, spadł on i chciałem go pociągnąć i zleciał. Po prostu zleciał. No ale to się jutro zrobi, bo dzisiaj nie ma czasu. Dzisiaj siedzonko wykonane, wszystko ładnie, pięknie to wygląda. Także co? Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że robota wykonana dosyć porządnie. Urwać się nie urwie. Prędzej siedzenie niż to. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się, cześć.